Jaka jest miara kąta COB? Spójrzmy najpierw, który to jest kąt. COB. Mowa o tym kącie, zaznaczonym tym różowym łukiem. COB to nieznany kąt. Chcemy wiedzieć, jaka jest jego miara. Leży obok kąta COD. Kąt COD ma 45 stopni. Zwróć uwagę, że oba te kąty tworzą kąt BOD, który ma znaną miarę 70 stopni. Zatem jeżeli wiemy, że cały ten kąt BOD ma 70 stopni, ten kąt COD ma 45 stopni, to ile musi mieć ten mały różowy kąt? Zapiszmy. Nasz różowy kąt, który jest równy znakowi zapytania, dodać 45 stopni ma być równe 70 stopniom. Inaczej możesz zapisać, że znak zapytania to jest po prostu 70 stopni odjąć 45 stopni. Widać to z rysunku. Zatem ile wynosi nasz znak zapytania? Ile wynosi ten kąt? Pewnie już wiesz, ale ja zapiszę. Wynosi 25 stopni.